Dzień dobry. Dzień dobry, przyjacielu. Możemy zacząć? Tak. W latach 50. w armii izraelskiej wykrył pan podwójnego agenta. Mowa o Aleksandrze Israelim? Właśnie. Proszę opowiedzieć. Był kapitanem lotnictwa, powiązanym z ambasadą Egiptu w Rzymie. Dogadał się z nimi, że będzie przekazywał dokumenty na temat lotnictwa i armii w ogóle. W zamian za pieniądze. Kiedy dowiedzieliśmy się o tym, zastosowaliśmy wybieg. W Paryżu wskoczył do samochodu, którym kierował nasz człowiek. Następnie wysłaliśmy go samolotem do Izraela. Dostał zastrzyk ze środkiem usypiającym, lecz to go zabiło. Wpadliście w panikę? Skądże znowu? Nie przypominam sobie, by ktokolwiek w Mosadzie spanikował. Martwiły was takie wpadki? Oczywiście. Gdyby sprawa została nagłośniona, cała siatka w Egipcie byłaby narażona. Nie było innego wyjścia. Musiał zniknąć. Co zrobiono z ciałem? Ostatecznie zrzucono do morza. Otworzyli drzwi i wyrzucili? Tak. Czy może teraz jest panu przykro? A powinno? Nie. Trzeba było wykonać zadanie już. Nie lepiej było zatrzymać go, a potem zwyczajnie pochować? Chodziło o kwestie taktyczne. U nas się mówi, można coś zrobić tak lub inaczej. Mossad od środka. Niedoskonali szpiedzy. Mam nadzieję, że to nie strzela. Wczoraj do Tunisu przybyła grupa ludzi. Kiedy zjawił się Mohamed al-Zawiri, zaczęli strzelać z małej odległości. Media w Tunisie podają, że al-Zawiri miał powiązania ze zbrojnym skrzydłem Hamasu. Rzekomo tuż przed zamachem rozmawiał z nim jakiś tunezyjski dziennikarz, który potem udał się na lotnisko. Pod przykrywką, jak w filmie. Ciekawe. Rutyna. Jak w filmie. Może my też stanowimy przykrywkę dla jakiejś akcji Mossadu. Albo gorzej. Pracujecie dla wywiadu irańskiego i chcecie mnie zgładzić. Nigdy nie wiadomo. To brudny biznes.
Zamach na irańskiego naukowca. Specjalna jednostka Mossadu. Kidon? Tak. Oni za tym stoją. Policja twierdzi, że Mahmud al-Mabhu zginął w zamachu zorganizowanym przez Mossad. Media światowe określają Mossad mianem Murder Inc. Chyba oglądacie za dużo filmów o Jamesie Bondzie. Pozostańcie przy filmach. Taki jest obraz, czy to prawda? Z biegiem lat powstał taki wizerunek Mossadu i nie ma tu o czym rozprawiać. Ale to marginalna część działalności. Kto decyduje o wykonaniu zamachu? Gdy jakaś organizacja terrorystyczna chce przeprowadzić atak, można rozpocząć konwencjonalne działania wojenne, dotrzeć do jej baz, walczyć bezpośrednio i ostatecznie ją pokonać. Można też podejść do tego inaczej i wyeliminować część przywództwa. W tym celu zbiera się informacje o tym, co tam się dzieje. Zwykle metodami wywiadowczymi. Właśnie tak działamy. Dowiedzieć się jak najwięcej przed rozpoczęciem walki. Nasz wizerunek pomaga w działaniach na Bliskim Wschodzie? Generalnie tak. Długie ramię Izraela musi sięgać daleko. Taki jest wizerunek. Dodam też, że nie jest on daleki od prawdy. A czasem prawda jest dziwniejsza niż fikcja. To również moja zasługa. Od kiedy Mossad uchodzi za wszechpotężną organizację? Adolf Eichmann schwytany. Jeden z najgorszych potworów wszechczasów jest w rękach Żydów. Nagle w roku 1960 Ben-Gurion mówi w Knesecie: na drugim końcu świata schwytaliśmy nazistowskiego przestępcę i przywieźliśmy na proces do Izraela. Świat doznał wstrząsu, bo kto ma takie możliwości? Oto zabójca naszego narodu, wróg rasy ludzkiej. Wyruszając po Eichmanna, czuł pan, że to historyczna misja? Oczywiście. Znaleźliśmy jego dom. Zagadnąłem go po hiszpańsku. Momentito, senor. I poddusiłem. Potem wsadziliśmy go do auta. Nie odzywał się przez całą drogę. Umieściliśmy go we wcześniej przygotowanym pomieszczeniu i spytaliśmy o nazwisko. Odpowiedział Ricardo Clement. Pod tym nazwiskiem mieszkał w Argentynie. Drugie pytanie: jaki masz numer SS? Wtedy podał go nam. Powtórzyliśmy pytanie o nazwisko i odparł: Adolf Eichmann. Po chwili stwierdził, że napiłby się czerwonego wina. Spytał, czy może dostać, ale nie mieliśmy czerwonego. Myślał pan, by go zabić? Nigdy. Rozkaz był jasny. Za wszelką cenę dostarczyć żywego. Traktował to pan jak zemstę? Nie. Ale jestem dumny z naszych możliwości.
Jak to wpłynęło na rozgłos wokół Mossadu? Gdy tylko upubliczniono jego zatrzymanie, zrobiło się o nim głośno. Wtedy jednak nie myśleliśmy o PR-ze. To była samodzielna jednostka, zajęta ważniejszymi sprawami. Pułkownik Nasser przyjmuje defiladę, by pokazać światu militarną siłę Egiptu. Nasser nigdy nie był zwolennikiem pokoju z Izraelem. Skoro powiedział rzeka krwi i morze ognia, trzeba to traktować poważnie. Był rok 60. Państwo Izrael miało 10 lat. Przetrwaliśmy dwie wojny, a wszyscy wiedzieli, że Nasser szykuje kolejną. Egipt ściągnął około setki niemieckich naukowców. Niektórzy pracowali w Niemczech, inni w Egipcie. Tutaj opracowywano rakiety dalekiego zasięgu, które mogłyby dotrzeć do dowolnego miejsca w Izraelu. Co mieliśmy robić? Gdy szefowi operacyjnemu zaproponowałem, by ściągnąć Skorcennego, powiedział: prędzej mi włosy na dłoni wyrosną. Pułkownik Otto Skorceni był najodważniejszym dowódcą nazistowskich Niemiec. W pewnym okresie uchodził za najgroźniejszego człowieka w Europie. Był chyba jednym z oficerów najbliższych Hitlerowi. Tak, dowodził jednostką wojsk niemieckich i był świetnym dowódcą. Duce uwolniony. Ludzie się cieszą. Ścigaliście nazistów, a pan zaproponował zwerbowanie byłego oficera? To posunięcie pomogło nam dotrzeć do wszystkich niemieckich techników i oficjeli w Egipcie. Pewnie od wojny zwracali się do pana przedstawiciele różnych krajów z prośbą o pomoc w akcjach wojskowych. Czy to prawda? Zgadza się. W jakim celu? Do pewnych zadań specjalnych. Jak wam to się udało? Zaproponowaliśmy mu życie bez strachu. Skazuje Adolfa Eichmanna na śmierć. Eichmanna powieszono. Żaden były nazista nie miał pewności, że nie jest celem. Obiecano mu, że nie zginie? Powiedzieliśmy, że nikt go nie tknie, a na dodatek będziemy go chronić. Mówi się ostatnio, że ludzie, których celem był Eichmann, szukają też pana. Gdy przyjdą, odpowiednio ich przyjmę. To znaczy? Tak, jak na to zasługują. Nie baliście się współpracy z byłym nazistą? Mam swoje blizny. Dużo blizn. Gdyby przyszli Izraelczycy, wzięliby pana żywego? Gdybym spał, nie dałbym rady. W przeciwnym razie byłoby różnie. Nie przeżyłby pan? To zależy. Zdobywał informacje i pomagał zastraszać naukowców. Zaczęli wysyłać anonimy i dzwonić do naukowców i ich rodzin. Do jednego w Kairze wysłano list bombę.
Sekretarka straciła oczy i jemu nic się nie stało. W Niemczech namierzyli Kleinwächtera, lecz nie zdołali go zgładzić. Pewnego dnia zniknął jeden z szefów programu Krug. W tym względzie wywiad działa tak samo jak mafia, gdy chce kontrolować w mieście prostytucję lub handel narkotykami. W styczniu 65 w Egipcie nie było ani jednego naukowca czy inżyniera. Znajomi nie wiedzieli, że ich zdradził. Na pogrzebie pożegnali go nazistowskim gestem. Tak? Na YouTube jest film. Rzucę okiem. Skorceny YouTube. Jak to było, gdy dowiedział się pan o ataku na izraelskich sportowców w Monachium? Wczesnym rankiem w wiosce olimpijskiej uzbrojeni bojownicy palestyńscy zaatakowali kwatery sportowców izraelskich. Zastrzelili dwóch, a potem 20 sportowców i 6 oficjeli wzięli na zakładników. Najpierw Niemcy stwierdzili, że nie ma możliwości, by żołnierze izraelscy zaangażowali się w ratowanie sportowców. Golda Meir powiedziała: Cwika, proszę cię, jedź tam, byśmy przynajmniej dowiedzieli się, co się stało. Najpierw policja mnie zignorowała. Nie odpowiedzieli, gdy spytałem, co chcą zrobić. Prowadzimy akcję i nie musimy panu odpowiadać. Staliśmy wzdłuż drogi prowadzącej od budynku, w którym ich przetrzymywano. Tysiące ludzi po obu stronach. Potem ujrzeliśmy coś, czego nigdy nie zapomnę. Sportowcy szli wolno, ręka w rękę, noga w nogę. Również Arabowie, w zupełnej ciszy. To były odmienione Niemcy. Gdzie jest armia niemiecka? Co tu się dzieje? Wiedziałem, że powoli wchodzą na wzgórze i że lecą śmigłowce. Policja niemiecka nie pozwalała mi wejść. Przepchałem się jakoś i wsiadłem. Na lotnisku porywacze i zakładnicy mieli wejść na pokład samolotu i odlecieć do jednego z krajów arabskich. Uznano jednak, że dla Izraelczyków oznaczałoby to niechybną śmierć. Postanowiono więc rozbroić lub zabić porywaczy na lotnisku. Leżałem obok niemieckiego strzelca. Miał zwykły karabin, bez typowej dla snajpera lunety. To było straszne. Rzucili granat,
i śmigłowiec stanął w ogniu. Nikt nie przeżył. Tego widoku nigdy nie zapomnę. Niech ludzie mówią o Niemczech, co tylko chcą. Jedno pokolenie to za mało, by zmiany się dokonały. Pani premier, jeśli rządy niczego nie zrobią, co nam pozostanie? Będziemy się bronić. Jak? Nie wiem. Poza tym, gdybym wiedziała, co robić, nie powiedziałabym panu. Jaki był pomysł na terrorystów? W każdej wojnie działa wywiad, samoobrona. I stosuje się środki zapobiegawcze. Mówi pan o zabójstwach prewencyjnych? Golda Meir wydała rozkaz zabicia przywódców, którzy dokonali masakry w Monachium. Gdzie pan to słyszał? Było o tym głośno. Co? Więc to nie Izrael? Co to za pomysł? Gazety tak pisały. Golda nie wydała rozkazu. Dlaczego? Nikt nie musiał mi rozkazywać. Należało zapobiegać stratom w ludziach i wszelkich dobrach, gdziekolwiek się znajdowały. Czasami wiedzieliśmy o poczynaniach wroga. Lecz jeśli nie było wyjścia, musieliśmy być pewni, że żmija nas nie ukąsi. Ostrzegałem naszych braci, mówiąc: bądźcie ostrożni, bo Mossad będzie polował na każdego z was. Nagle liderzy palestyńscy zaczęli mieć dziwne wypadki. W Nikozji jeden zginął w wybuchu własnego łóżka, inny w eksplozji samochodu. Czy mieszkając we Francji, nie obawia się pan o życie? Nie, ale lepiej nie kusić losu. Wielu Palestyńczyków straciło życie. Ludzie zrozumieli, że to zorganizowana akcja. Organizatorzy tych zabójstw albo uciekli z Europy, albo w niej zginęli. Rewolucja palestyńska pewnym krokiem zmierza do osiągnięcia wyznaczonego celu, którym jest utworzenie demokratycznego państwa. Przed Monachium służył pan w Europie. Nie zauważyliście, że działały tam palestyńskie komórki terrorystyczne? Byłem szefem Wydziału Europejskiego. Ruch palestyński rekrutował studentów do Al-Fatah. Dowiedziałem się, że chcą tworzyć składające się ze studentów komórki terrorystyczne do napadania na Żydów. Wśród nich byli Abu Dżihad i Yasser. Zasugerowałem, by zdusić ten ruch w zarodku. Powiedziałem, że można zająć się nim pojedynczo albo grupowo. Lecz spotkałem się z odmową. Co to znaczyło? Albo operacje przeciwko jednej osobie, albo przeciwko grupie, znajdującej się w jakimś miejscu.
Jak zabić taką grupę? Z technicznego punktu widzenia? Tak. To proste. Wchodzicie z bronią i zabijamy tych, których trzeba zabić. A bomby? Nawet ja ich nie chciałem. Dlaczego? Bo ginęliby niewinni ludzie. Zabija się przeciwników i wrogów, by ratować życie innych ludzi. To proste. Czy zamachy były skuteczną metodą? Każda sprawa jest inna, lecz generalnie tak. Popiera pan politykę zabójstw? Nie nazwałbym tego polityką. To jest namierzanie terrorystów. Jedno z bardzo wielu narzędzi, które trzeba stosować w wojnie z terrorem. Co z przywódcami terrorystów i głowami państw? Moim zdaniem terroryści tak, głowy państw nie. Czy Khaled Mashal był na tyle ważną postacią, by go zgładzić? Mylono się, myśląc, że jest za stary, by zawracać nim sobie głowę. Zarówno wtedy, jak i obecnie, jest przywódcą Hamasu. W Jerozolimie w ciągu miesiąca były dwa zamachy, w których wielu ludzi zginęło i odniosło rany. Śmierć ponieśli mężczyźni, kobiety i małe dzieci. Moim obowiązkiem jest walka z terrorystycznym złem. Wywiad pytano o to, jak walczyć z Hamasem. Nie obawialiście się, że gdy coś się nie uda, stosunki z królem Husajnem mogą się skomplikować? Właśnie dlatego na początku nie działaliśmy tam, lecz tysiące kilometrów od Jordanii. Sprawa była delikatna, więc nie braliśmy na celownik Khaleda Mashala. Ale działaliśmy. Chcieliście zgładzić kogoś innego? Nasi ludzie byli na miejscu. Potem minister obrony i służb specjalnych udał się do premiera i spytał, dlaczego wysyłamy oddziały gdzieś tam? Dlaczego nie do Jordanii? Skąd pochodzi zło? I premier zgodził się na Jordanię. Byłem wściekły. Jak to możliwe? Decydują o wysyłaniu Mossadu bez konsultacji ze mną? Takich rzeczy się nie robi. Rozmawiałem z premierem podniesionym głosem. Przez weekend sprawdzałem, czy to jest wykonalne. Ostatecznie stwierdziłem, że taka akcja się uda. To była pańska pierwsza misja tego typu? Nie chcę mówić o szczegółach z przeszłości. Powiem tylko, że sprawa Mashala wynikła w 10 roku mojej służby. To normalne, że oficer wywiadu bierze udział w akcji. Jak się szykujecie do zabójstwa człowieka? Powiem tak. W przypadku Mashala spokojnie podjąłem decyzję.
Premier chciałby zrobić to po cichu, ponieważ wiedział, że jawna operacja w Ammanie w rodzaju podłożenia bomby w aucie Maszala, zabicie go przez snajpera z dużej odległości lub przez kogoś z bliska doprowadziłoby do poważnego kryzysu w stosunkach izraelsko-jordańskich. Stąd pomysł na akcję, której nikt nie wykryje. Opracowaliśmy substancję, która po zetknięciu ze skórą po kilku godzinach wywołuje objawy chorobowe, człowiek traci przytomność i umiera. Wypróbowano ją na przypadkowych osobach. Dwóch agentów podchodzi od tyłu do celu. Jeden psika tą substancją, a drugi otwiera puszkę coli. W ten sposób spryskana osoba myśli, że ktoś niechcący oblał ją kolą. Przybyłem do Jordanii z zapasem antidotum, na wypadek, gdyby ucierpiał ktoś z naszych. Tamtego ranka byłem przy basenie hotelowym. Zjawił się ktoś z oddziału, kto nie powinien tam być. Odeszliśmy na stronę i powiedział, że jest problem. W pobliżu biura Hamasu w Ammanie, obok idącego z synami i ochroniarzem Maszala, zatrzymało się auto. Wyskoczyło dwóch mężczyzn. Jeden przyłożył coś do głowy Maszala i uciekli. Maszal upadł, a ochroniarz ruszył w pogoń. Jak pan się wtedy poczuł? Powiem krótko, szlak mnie trafił. Po kilku minutach zamachowcy próbowali zmienić samochód, lecz zaatakował ich ochroniarz Maszala. Maszal trafił do szpitala. Naszym zdaniem to Mossad stoi za tym nieudanym zamachem. Nie ma wątpliwości. Takie akty są niedopuszczalne. Hussein powiedział, że jeśli Maszal umrze, może dojść do powstania i będzie musiał uśmiercić zamachowców. Wtedy postanowiono dogadać się z Husseinem, uratować Maszala dzięki antidotum i uwolnić naszych agentów. Odkryli swoje karty, dlatego ich niedawne akcje się nie powiodły. Mieliśmy do czynienia z nadmierną motywacją, ponieważ przed akcją powiedziałem, jeśli ktoś będzie mu towarzyszył, nie działać. Maszal był z synami i ochroniarzem, lecz nasi się nie cofnęli. Czy teraz uważa pan, że wtedy warto było to robić? Powiem inaczej. W przypadku niewielu nieudanych akcji można powiedzieć, że było warto. Nie można oceniać działania Mossadu na podstawie jednej operacji. Jeśli jedna z 300 się nie udała, to jest to znikomy ułamek. Gdy 200 z 300 się udaje, to osiągamy cel. Jak ocenić, czy warto ryzykować? To bardzo praktyczna kwestia. Najpierw trzeba zadać sobie pytanie, jakie są nasze intencje. Czy chodzi o zakłócenie jakiegoś działania, odwet, czy cokolwiek innego? Zemsta? To też.
Według Hezbollahu Izrael wykonał zamach na jednego z przywódców. Imad Mugni, jeden z dowódców wojskowych, zginął w wybuchu samochodu. Po jego śmierci na całym świecie otwierano butelki szampana. Jako jeden z pierwszych wykorzystał ciężarówki wyładowane materiałem wybuchowym. Potem był atak na amerykańskie koszary w Bejrucie i porwania samolotów. To jego słynne zdjęcie z pistoletem przy głowie pilota maszyny porwanej w Damaszku. Szukali go Amerykanie, Francuzi, Saudyjczycy, Egipcjanie, Kuwejtczycy i oczywiście my. Zamordowaliście Hadży Imada. Nie na polu walki. Syjoniści, jeśli chcecie otwartej wojny, niech więc usłyszy cały świat, że będziecie mieć tę wojnę. Śmierć Izraelowi. Czy zamach nie oznacza otwarcia puszki Pandory? Wy zabijacie jednego z nich, potem oni jednego z waszych i tak dalej. To zły, defetystyczny argument. Otwarciem puszki Pandory był pierwszy samobójczy zamach bombowy. Mieliśmy zapomnieć, że zabili trochę ludzi? Powiedzieć, że wybaczamy i prosić, by więcej tego nie robili? Tak by było lepiej? Czy to w ogóle możliwe? Rozumiem potrzebę reakcji, ale na dłuższą metę jaka jest różnica? Czy na dłuższą metę pomogło to Izraelowi? Raczej nie. Ale teraz ci, którzy podejmują decyzje, bardziej się zastanawiają. Uciekający terrorysta działa inaczej niż ten, który nie musi uciekać. Hassan Nasrallah przez pewien czas żył w bunkrze. Nie wiem, czy to ma znaczenie w walce z Hezbollahem, ale w ostatnich latach Hezbollah nie podejmował żadnych bezpośrednich działań przeciwko Izraelowi. Czy Izrael skorzystał na przedwczesnej śmierci szejka Ahmada Yassina? Raczej tak, bo ludzie, którzy zamierzają wysyłać zamachowców, samobójców, wiedzą, że będą musieli zapłacić za ten akt. Na wojnie obie strony cierpią. Ktoś ginie w wysadzonym w powietrze autobusie w Tel Awiwie, a ktoś inny pod walącym się domem w Gazie. Czy to chciałbym oglądać w życiu przyszłym? Absolutnie nie. Niestety, rzeczywistość zmusza nas do tego. Jak współczesne możliwości techniczne wpływają na działanie takich organizacji jak Mossad? To konkretne, profesjonalne pytanie. Moim zdaniem zasady i metody szpiegowskie bardzo się zmieniły. Nasze działania, nawet kamuflaż, są trudniejsze i bardziej niebezpieczne. Na przykład sprawa Dubaju, gdzie ludzie pewnego wywiadu zostawili mnóstwo odcisków palców. Czy to był sukces, czy porażka tej organizacji? Nie wiem. Jeden z przywódców Hamasu zamordowany w pokoju hotelowym w Dubaju. Jakie będą konsekwencje międzynarodowe? Co pan powie o zamachu na Mabhu? Izrael nie przyznał się do niego. Wszystko zarejestrowały kamery monitoringu. Mabhu zjawia się w hotelu. Zanim do windy wchodzą dwaj mężczyźni w strojach tenisowych. Potem sprawdzają, który ma pokój. Policja w Dubaju utrzymuje, że zamachu dokonali pokazani na zdjęciach Europejczycy.
Ciekawe, że nikt z nich nie został nagrany ani schwytany. To znaczy, że akcja została dobrze zaplanowana. Wyobraźnia pracuje? To jasne, że zamachowcy nie przejmowali się, że zostaną nagrani. Mówiono, że kamery wyprodukowano w Izraelu. Możliwe, nie wiem. To był sukces czy porażka? Niech pan mi powie. Słucham. Uważa pan to za moralne? Ze względów politycznych zabijają armię. Ma pan z tym problem? Armia powstaje wtedy, gdy młodych mężczyzn i kobiety ubiera się w mundury, uczy zabijania i mówi, gdy ze względów politycznych twój kraj uzna, że trzeba zabijać tych po drugiej stronie, to macie to robić. Oni się na to godzą i zabijają. Czyli z definicji robią to wszystkie kraje. Ważniejsze są warunki i cele. Czy Izrael ma jakieś normy? Czego? Dotyczące zamachów. Czyli co nazywają zamachem? Tak. Terroryści i ich przywódcy. Przywódcy to oddzielna sprawa. Generalnie, jeśli kogoś ma się uśmiercić, niech to będzie osoba odpowiedzialna, nie zwykli żołnierze. Znacznie lepiej zabić dowódcę niż całą armię. Z drugiej strony, przywódcy obawiają się organizowania zamachów na głowy państwa, bo ich mogłoby spotkać to samo. Nie zrób mi tego, to i ja nie zrobię tego tobie. Izrael nakreślił wyraźną linię. Nie robi wszystkiego, co by mógł, a moglibyśmy pozabijać wszystkich przywódców w regionie. Z drugiej strony, jeśli ktoś jest gotów zapłacić cenę, to ma również taką opcję. Zdecydował pan kiedyś o losie jakiegoś przywódcy? Tak. Chociaż pewien niepokój towarzyszy mi do dzisiaj. W styczniu 1979 roku w Iranie do władzy dochodzi Chomeini. W ciągu miesiąca zmienia kraj w Republikę Islamską. Z reżimem Szacha utrzymywaliśmy przyjazne stosunki i mieliśmy bliskie kontakty z irańskim wywiadem. Dyrektor Mossadu zawiadomił mnie, że będę kierował wydziałem w Teheranie. Pojechałem sprawdzić, co tam się dzieje, bo ruchy ekstremistyczne przybierały na sile. Ani Szach, ani Chomeini nie wiedzieli, co ich czeka. Gdy obaj poczuli zagrożenie, ktoś bardzo ważny kazał mi ubrać się stosownie na spotkanie z królem królów, Szachin Szachem, który chce, by Mossad wykonał zamach na Chomeiniego. Dyrektor Mossadu Haka otrzymał telegram i zwołał pilne zebranie. Pracowałem w Iranie. Haka powiedział, że Gacy prosi o zgładzenie Chomeiniego i spytał, co o tym sądzimy. Jeden z weteranów pracy w Iranie odparł, że nie ma sprawy, bo gdy Chomeini wróci do Teheranu, wojsko i Sawak nie pozwolą mu rządzić i sami go zabiją. Haka znów na mnie spojrzał i wtedy zacząłem intensywnie myśleć, jeśli nam się uda, co powiedzą Amerykanie, Francuzi i Rosjanie.
Co, gdy się nie uda? I kim w ogóle jest ten Chomeini? Gdy stwierdziłem, że nie potrafię udzielić odpowiedzi, bo za mało wiemy o Chomeinim, Haka rzucił: nie podejmujemy tematu. Powiedziałem, że nie jesteśmy policją świata i że to ich problem. Miesiąc później Chomeini przejął kontrolę nad Iranem. To, że wtedy nie podjąłem decyzji, męczy mnie do dzisiaj. Gdyby dziś przed Haką siedział Yossi Alfer, jakby powiedział: biorąc pod uwagę to, co w czasach reżimu islamskiego wydarzyło się w Iranie i na Bliskim Wschodzie, odpowiedziałbym inaczej. Kilka lat temu znajomi powiedzieli: gdybyśmy mieli możliwość zabicia Hitlera, zanim doszedł do władzy, też byśmy powiedzieli, że nie jesteśmy policją świata? Kompletnie mnie zamurowało. Z drugiej jednak strony, gdybyśmy wykonali zamach na Chomeiniego, to czy Iran i świat wiedzieliby, przed czym ich uratowaliśmy? Rafi 3. W czasie pierwszej wojny w Libanie wróciła kwestia zgładzenia Arafata. Ten naród się nie podda. Arik Sharon zebrał ludzi, którzy mieli to zrobić. Udaliśmy się do głównej kwatery Arafata. Okazało się, że uciekł. Skoro tak, sprawa wydawała się łatwa. Jednak wycofaliśmy się. Myśli pan, że to był błąd? Historycznie tak. Proszę wyjaśnić. Gdybyśmy w tamtym czasie wyeliminowali samego Yassera Arafata, doszłoby do rozdziału z Palestyńczykami, chociaż moim zdaniem to nadal jest możliwe. Naprawdę uważa pan, że zabicie jednego człowieka może zmienić bieg historii? Oczywiście. Za przykład weźmy zabójstwo rabina. Czy przez lata pracy w Mosadzie miał pan poczucie niewykorzystanej okazji lub żalu, że nie pozwolono zrobić czegoś, co pan uważał za słuszne? O ile pamiętam, nigdy w życiu niczego nie żałowałem. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Władysław Wojciechowski. Czytał Maciej Gudowski.